Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie. Właściwie wyczerpałem już dzisiaj ten limit, czyli dwa filmy. Natomiast jest to, co chcę przekazać, dosyć ważne. Pewnie zdajecie sobie sprawę, że lubię się trochę poznęcać nad wargamingiem z okazji jakichś tam eventów i tak dalej. I w ogóle lubię tego typu materiały robić. Także, co będzie tematem tego filmu? Po pierwsze, będą to właśnie misje rocznicowe. Mamy 16 urodziny firmy Wargaming. Zrobili sobie nawet torcik. Ja jako grubas odchudzający się nie mogę nawet patrzeć na niego, bo już od razu ściska mnie w żołądku. Dalej. Będzie jeszcze o misjach miesięcznych, które są w WoCie, i będzie jeszcze o jutrzejszym polowaniu, dosyć specjalnym i całkiem niezłym, obfitującym w nagrody. Może zacznę od końca. Słuchajcie, jutro będzie polowanie, oczywiście o 21 na hitboxie. Nie ukrywam, że wpływ na to ma Heroes Online. Trochę tam się porejestrowaliście z mojego linka, więc nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby część tego, co ja zarobiłem, wróciła do was w postaci nagród. I tak, jutro rano oczywiście dostaniecie film szczegółowy, ponieważ będzie też nowa konkurencja, więc zasady trzeba wyjaśnić. Będzie, no zobaczymy jak to się sprawdzi. W każdym razie wymyśliłem to sobie. Szykujcie skauty i szykujcie baboki ze wskazaniem na baboki. Baboki są nieodzowne w polowaniach. Słuchajcie, w nowej konkurencji będzie potrzeba tylko dwa czołgi lekkie do poziomu trzeciego. Najlepiej, tak. Ale jeszcze jutro zresztą powiem, co to ma być. No i reszta baboków, baboki do poziomu 8, chyba to będzie tak najsprawiedliwiej. Ewentualnie być może zrobimy do 10, ale z zastrzeżeniem, że nie może babok z magazynkiem występować. Ale jutro rano dostaniecie o tym film, teraz miał być materiał o czym innym, więc robię o tym, o czym miał być. Okej, oferta specjalna, 16 urodziny i tak dalej, i tak dalej. Po pierwsze dostajemy prezencik. Prezencik, czyli typ 9497KT. No, bardzo obiecująco wygląda. Słuchajcie, wiadomo, że to jest takie trochę nic. Natomiast powiem wam szczerze, no, ja lubię te prezenty od Wargamingu, ponieważ w ten sposób rozwija się mój park maszynowy. No i kolejna maszyna w tym moim całym garażu jest bardzo, bardzo pożądana. Zawsze, to powtarzam, czekam aż w HD zrobią te takie małe czołgi, bo one naprawdę powinny fantastycznie wyglądać, a nie tylko te duże takie molochy. Okej, czyli to mamy ten czołg. Jedziemy dalej, moi drodzy. Otóż tak, najciekawsza rzecz. Podwójne doświadczenie za każde zwycięstwo. Słuchajcie, to jest fantastyczna sprawa, dużo lepsza moim zdaniem niż na przykład Ekstrazy 5. Dużo lepsza. Ale już widziałem w komentarzach, że w pewnym sensie nie dopatrzyliście się pewnej rzeczy. Mianowicie, myślicie, że to jest od piątku 1 sierpnia do soboty 9 sierpnia. Otóż nie, to jest błąd. Słuchajcie, ten wpis, pamiętajcie o tym, dotyczy tylko i wyłącznie tego czołgu. Jeżeli w tym okresie zalogujecie się do gry, dostaniecie ten czołg. Natomiast event, ten, który tutaj jest, trwa dokładnie w tym okresie, jaki tutaj jest napisany, czyli zaczynamy jutro, 1 sierpnia o godzinie 7 i kończy się ten event w poniedziałek, 4 sierpnia, czyli tak naprawdę mamy 3 dni, 1, 2 i 3. I naprawdę, no, ja chyba w WoCie wreszcie posiedzę troszeczkę, ponieważ tak sobie myślę, że ładny grind powinien być, naprawdę. Jeżeli za każde zwycięstwo, biorąc pod uwagę, że nawet niech mamy te 50% wygranych, to jest co druga bitwa Ekstrazy 2, to jest coś fantastycznego moim zdaniem. Dobra, jedziemy dalej. Zniżki 15% na wszystkie pojazdy standardowe od 8 do 10 poziomu. No to jest też dosyć ciekawe, zwłaszcza jeżeli ktoś sobie przez ten okres właśnie wygrinduje jakieś tam pojazdy, no to będzie miał 15% taniej. 50% zniżki na wyposażenie, zawsze witam z otwartymi ramionami. 50% zniżki na resetowanie umiejętności załogi, no to jak ktoś potrzebuje, to też jest fajne. 75% zniżki na zmiany
w kartach ewidencyjnych członków załogi. Nie wiem, czy ktoś korzysta z tego, naprawdę. To nawet jakby zrobić 90% obniżki, to by to nie miało znaczenia. Dobra, 50% zniżki na miejsca w koszarach. Fajnie. I 50% zniżki na kamuflaże, emblematy, inskrypcje. To jest fajne, bo ja tu akurat skorzystam oczywiście z kamuflaży. Kupię sobie po prostu je taniej. Dobra, jedziemy dalej. Mamy tutaj piękne zestawy. Słuchajcie, Wargaming jak ma jakąkolwiek rocznicę, jak jest jakieś, nie wiem, święto, to zawsze dba o to, żeby nie tylko dać nam prezenty takie za darmo, tylko żebyśmy my również im robili prezenty. I to, co tutaj jest, czyli fantastyczne zestawy, które są dla nas, no, wydawałoby się, jak znalazł, są tak naprawdę tym, żebyśmy na te 16 urodziny im dali prezent w postaci 49 euro, 49 euro i 29 euro. A raczej powinienem zaokrąglić w górę. Okej, okay, co tutaj dostajemy, słuchajcie? Oczywiście 15 tysięcy golda i gratis do tego czołg. Bardzo fajny niemiecki czołg, aczkolwiek pamiętajcie, że jest to zabawka. I miejsce w garażu. No, jak ktoś miał kupić 15 tysięcy golda, to rzeczywiście jak znalazł. Natomiast specjalnie kupować ten zestaw, dlatego żeby mieć ten czołg, nie wiem. Nie zaglądam wam w portfel. Tu jest dużo ciekawszy zestaw. Słuchajcie, KW5 czołg, miejsce w garażu, 4000 golda i konto premium na 30 dni. Czołgiem KW5, jak ktoś dobrze gra, to naprawdę może osiągnąć niezłe wyniki z bardzo prostej przyczyny. Ten czołg ma bardzo tanie pestki i obrażenia chyba 300. Ja już tak dawno grałem nim, że już nie pamiętam, jak się nim gra, dlatego nie wypowiem się teraz. Natomiast rzeczywiście czołg KW5 na przykład wydaje mi się dużo, ale to dużo lepszy do zarabiania niż na przykład Super Pershing. Bo tutaj jednak ten pancerz potrafi sporo odbić w KW5. No ale 50 euro, no wiadomo, to jest 200. 4000 golda to jest takie, wiecie, nie wiadomo co z tym zrobić właściwie, nie? Dobrego czołgu premium tym za to się nie kupi. No nie wiadomo, na miesiąc premium można wydać, zostanie nam 1500 na dwa czołgi 5 poziomu premium po przecenie albo na coś innego, no nie wiem. W każdym razie, no, w grze normalnie KW5 nie można kupić, tu musicie sami zdecydować. Dobra, ostatni zestaw, bo jak zwykle się rozgadałem, a film będzie trwał pół godziny. Słuchajcie, ostatni zestaw KW220, miejsce w garażu, 4000 golda i konto premium i za to życzą sobie panowie i panie z Wargamingu 30 euro, czyli 120 zł około. Moi drodzy, czasem, żeby nie przyszło wam do głowy, że KW220 to jest niezły zarabiacz, bo wcale tak nie jest. To jest czołg, który ma bardzo słabe działo. Na piątym poziomie są, no, bez porównania lepsze czołgi, jeżeli chodzi o działo. Pancerz, zgadzam się, rewelacyjny. Natomiast mułowaty jest i raczej, no, jako ciekawostka, no, do zarabiania, jeżeli ktoś kupi ten czołg do zarabiania, to naprawdę, no, pomylił się trochę. No przecież losuje go na szóstki, a na szóstkach wiadomo, jakie koksy są już. Oczywiście tu 30 dni premium to jest bardzo fajna rzecz i 4000 golda w tym przypadku, bo bez premium, no to tym czołgiem też by było dosyć ciężko. No trzeba czasami złotej pestki użyć na tym KW220. I to jest w zależności od tego, jak was wyrzuci. Jak was źle wyrzuci, to nie czasami, tylko po prostu trzeba napieprzać tymi złotymi pestkami. No chyba, że nie wiem, nie jesteście zainteresowani robieniem obrażeń. Dobra, mamy misję, tutaj tylko dwie misje. Podwójne doświadczenie dla załogi. To jest bardzo fajne. Od czwartego poziomu się to zaczyna, tylko bitwy losowe. Tylko w plutonach. O, to tego nie widziałem, kurczę. Powtarzalna. Czyli no niestety, trzeba grać cały czas w plutonach randomówki, żeby sobie, kurczę, podwójne doświadczenie zdobyć. Nie bardzo mi się to podoba, mówiąc szczerze. Chociaż może być ciekawe, bo może się kumulować. No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Może nam się kumulować z tym, czyli podwójne doświadczenie za każde zwycięstwo. I wtedy jeszcze razy dwa mamy dla załogi, czyli tak jakby razy cztery. Więc ci z was, którzy lubią grać w plutonach, no podejrzewam, że naprawdę załogi przez te trzy dni można
doekspić nieźle, a jeszcze przed nami misje, słuchajcie, miesięczne, o których zaraz powiem. I też tam jest szkolenie załogi. Dobra, konto premium jeden dzień. Poziom czwarty lub wyżej, tylko bitwy drużynowe, raz na konto. Zdobądź łącznie 16 tysięcy punktów doświadczenia podczas dowolnej liczby bitew. Znajdźcie się w pierwszej dziesiątce w swojej drużynie. W ilości zdobytego doświadczenia liczy się tylko doświadczenie bazowe. Premie za pierwsze zwycięstwo dnia, konto premium i tak dalej nie są brane pod uwagę. Słuchajcie, Wargaming już nas przyzwyczaił do pewnych rzeczy i to jest akurat, uważam, rewelacyjne. Otóż może nie zawsze, ale przeważnie jak jest jakieś duże święto, jakiś większy event oni organizują, to dają nam możliwość zarobienia tego jednego dnia premium. I to jest naprawdę fantastyczne, bo granie w takim evencie bez premium, a granie z kontem premium, to jest niebo a ziemia. Naprawdę. Także jeżeli normalnie nie kupujecie w ogóle premium, ale dzięki temu możecie zdobyć ten jeden dzień, no to to podwójne doświadczenie za każde zwycięstwo nabiera zupełnie innego wymiaru, uwierzcie mi. Okej, słuchajcie, jeszcze taka informacja, że prawdopodobnie wierzchołek drzewa tym razem to będzie ciężki brytol. Bardzo fajnie, można to ładnie skumulować, jak ktoś tam ma 8 czy 9 i chce sobie tego ciężkiego brytola dorobić, to można fajnie to wszystko skumulować. Prawdopodobnie zarobki będą plus 30%, także super. Co do tego eventu, oczywiście ja uważam, że tym razem jest fajny, nie ma co narzekać. Można ponarzekać jedynie trochę, że nie ma zwiększonych zarobków, no ale cóż, no słuchajcie, no nie wymagajmy wszystkiego, prawda? Będzie jakiś przyszły event, to pewnie zrobią te zwiększone zarobki, bo tutaj praktycznie tylko tego brakuje. Raczej skoncentrowali się na doświadczeniu niż na zarobkach. Mówiąc szczerze, nawet mi to leży. Wolę chyba więcej doświadczenia niż więcej kasiory. Oczywiście mówię z perspektywy posiadania wielu czołgów premium. Jak ktoś nie ma czołgu premium, no to wiadomo, że będzie wolał odwrotnie. Dobra, teraz wejdźmy do WOTA. Ponieważ, słuchajcie, są misje dodatkowe, tak. Misje tak zwane miesięczne już są w WOT-cie i też się pojawiły pewne nieporozumienia, które muszę wyjaśnić, ponieważ skontaktowałem się z Latiną i wiem dokładnie, o co chodzi. Otóż, moi drodzy, chodzi o to, że jak klikniecie na nadchodzące misje, to cała plejada tutaj się pojawia. Ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem misji aż. Misje są bardzo ciekawe i też opierają się na doświadczeniu. Otóż tak, załoga jest najważniejsza. To jest misja współczynnik doświadczenia załogi 1,5. Zobaczcie, od 1 sierpnia do 1 września będzie to dostępne. Co trzeba zrobić, żeby dostać te plus 50% doświadczenia? Wygrać bitwę, czyli to już jest, słuchajcie, jedna na dwie, powiedzmy. Znajdź się wśród pierwszych 5 graczy w twojej drużynie według parametru zdobyte doświadczenie. Z tym może być różnie. Zazwyczaj dobrzy gracze zawsze się znajdują w tym. No, zazwyczaj zawsze. Zazwyczaj dobrzy gracze rzeczywiście są w tej pierwszej piątce, ale może się nam zdarzyć kilka razy, że się nie załapiemy. Zazwyczaj tutaj było, powiedzmy, 10, no teraz jest 5, to już będzie troszeczkę trudniej. Zwłaszcza się wnerwicie, jak wygracie bitwę wreszcie w końcu po jakiejś tam serii i się okaże, że jesteście na miejscu 6 na przykład, prawda? Dobra, czyli jak to zrobimy, to dostaniemy 1,5. Ale najciekawsze jest tutaj i to wzbudziło pewne kontrowersje. Otóż jest coś takiego, doświadczenie dla załogi 75 tysięcy. Moi drodzy, i rzeczywiście, tryb bitwy, bitwa losowa, tryb bitwy, bitwa drużynowa. I tu są wymagania. Ktoś tam mi na hitboxie pisał, że prawdopodobnie jest 60 razy to można zrobić, czy jakoś tak. Natomiast nie. Otóż trzeba 60 razy wykonać tą pierwszą misję, co będzie trudne, uwierzcie mi. Znaczy w skali miesiąca będzie to łatwe, natomiast jak ktoś by chciał szybko, to będzie trudne. Więc trzeba 60 razy ukończyć tą misję i dopiero wtedy dostaniemy dla załogi 75 tysięcy doświadczenia, rzeczywiście. I teraz, słuchajcie, bardzo ważna sprawa. Pamiętajcie, że można to robić wieloma czołgami, natomiast musicie wiedzieć, iż ta ostatnia bitwa
która przesądzi o przyznaniu tej nagrody, będzie, no, będzie miało znaczenie, jakim pojazdem jedziecie, bo to właśnie załoga tego pojazdu dostanie tego buffa. Jak tu można zahachmęcić? No może to jest złe słowo. Jeżeli macie jakąś linię, którą nie gracie w ogóle, bo nie lubicie na przykład i tam załogę macie słabą, to możecie czołgami nagrać sobie tego, tych bitew, powiedzmy, nie wiem, 58 czy coś takiego. I jak już będziecie widzieli, że niewiele wam brakuje, to wtedy przerzucacie się na tamten czołg i po prostu gracie i dostajecie od razu 75 tysięcy expa. To jest całkiem, całkiem sporo. Nawet dobry gracz, który robi 1000 expa na bitwę, musiałby rozegrać 75 bitew, żeby to zdobyć. Także to jest całkiem fajna sprawa. Słuchajcie, przepraszam, że czasami wam w wocie w ogóle nie odpowiadam, natomiast tak jak widzicie teraz, coś piszecie, a ja nagrywam materiał, no to niestety nie będę przerywał. Co dalej? Także można to zrobić wielokrotnie, ale wielokrotnie po 60 tutaj tych bitew. Załoga jest najważniejsza, trzeba zrobić. Słuchajcie, jeżeli tak weźmiemy, że to jest w pierwszej piątce, trzeba się znaleźć, plus trzeba wygrać, no to powiedzmy tak, jeżeli mamy 50% wygranych, no to trzeba zrobić 120 bitew na to. Plus jeszcze tam czasami możemy się nie załapać, więc powiedzmy, zwiększmy to do 130. Czyli żeby zdobyć te 75 tysięcy, czyli żeby zdobyć te 75 tysięcy doświadczenia, trzeba będzie pewnie rozegrać no, około 130 bitew. Chyba że oczywiście ktoś ma o wiele wyższy procent wygranych, to wtedy mniej. Natomiast no, powiedzmy, że te 100 bitew na pewno, czyli to nie jest wcale takie hop-siup, jeżeli ktoś dużo nie gra. Jedziemy dalej, dzienne doładowanie to się nazywa, automatyczny system gaśnicy razy 3. I to jest fajne. I co tu są za warunki? Wygraj bitwę, znajdź się wśród pierwszych 3 graczy w twojej drużynie według parametrów zdobyte doświadczenie. Wyniki są zerowane codziennie o godzinie 6. Słuchajcie, to aż jest nieprawdopodobne, ale jeżeli to jest prawda i to nieograniczona ilość tego jest, to znaczy, że spokojnie sobie tych gaśnic napakujemy i nie trzeba będzie tego kupować. Naprawdę to jest fajna misja. Bo robi się nam przy okazji robienia tej pierwszej, prawda? Teraz jedziemy dalej. I co tutaj jest? 3 dni premium możemy wygrać. Misja dzienna doładowanie możliwa do ukończenia 15 razy. To jest takie tłumaczenie tu dziwne. Okej, więc na pewno chodzi o to, że musicie tych misji dzienne doładowanie 15 zrobić i wtedy dostaniecie 3 dni premium. Misja może zostać ukończona dowolnym pojazdem, ale nie wiadomo ile razy. No nie wiadomo ile razy. W każdym? No, słuchajcie. Też jest całkiem nieźle. 3 dni premium. Dlaczego nie? To jest o wiele łatwiejsze do zrobienia, moim zdaniem, niż te pierwsze na 75 tysięcy expa. Dla załogi. Oczywiście to jest dla załogi, pamiętajcie. Jakby było dla czołgu, to by był istny wypas. No, ale nie jest tak prosto. Dobra, jedziemy dalej. Wysiłek się liczy. Cóż to takiego jest? Znajdź się wśród pierwszych 3 graczy w twojej drużynie według parametru zdobyte doświadczenie i dostajemy co? Współczynnik doświadczenia bitewnego 1,25. Ciekawe, czy to się skumuluje z tymi misjami teraz, że podwójne dostajemy. No bardzo jestem ciekawy. Ale to jest fajna sprawa, czyli wygląda na to, że każdy dobry gracz, który w pierwszej trójce się znajdzie, i tutaj nie trzeba wygrać, zobaczcie, nie trzeba wygrać, dostanie 1,25, czyli 25% dodatkowego doświadczenia. Bardzo fajne, bardzo mi się to podoba. Postarali się, kurczę, na ten drugi miesiąc, widzę, z tymi misjami. Jedziemy dalej, obchodzimy razem nasze urodziny. Aha, to już jest to, co omawiałem. To już jest to, co omawiałem. A czy to jest misja miesięczna? Tak, to była jeszcze misja miesięczna, a to już jest do 4 sierpnia, to omawiałem. I to jest do 4 sierpnia, ten jeden dzień premium. Słuchajcie, jak ktoś sporo czasu spędza w wocie, to naprawdę może się obłowić w doświadczenie, w te gaśnice i tak dalej. Myślałem, że to gorzej będzie się prezentowało, ale wcale tak źle nie jest. Także to chyba koniec tego newsa. Jutro, tak jak mówię, dostaniecie informacje odnośnie polowanka. No i cóż, żegnam się z wami, do usłyszenia.